Witam wszystkich, nazywam się Nowaczak. Słychać mnie z tyłu, czy nie? Bez mikrofonu, bo pójdzie. A więc tak, jestem community managerem projektu Kukadu. Jest to jeden z większych biznesowych projektów open source w Polsce. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli na internecie. Generalnie szturmujemy kilka rejonów. Głównie szturmujemy przemysł, chcemy stworzyć oprogramowanie do zarządzania przemysłem. Ale przy okazji jesteśmy open source, tworzymy framework oraz chcemy zrealizować kilka konceptów kojarzonych bezpośrednio z taką chmurą. A głównym naszym produktem jest Kukadu MES. Jest to generalnie system zarządzania produkcją, który ma odpowiedzieć przedsiębiorcy na trzy pytania. Powiedzmy, że mamy człowieka, który produkuje meble i dzwoni do niego na przykład, nie wiem, jakaś większa firma, która dystrybuuje meble i chce, żebyśmy mu dostarczyli tej firmie 200 stołów. No to musimy szybko sobie obliczyć tak. Czy mamy zasoby, żeby zrobić 200 stołów? Na kiedy możemy zrobić 200 stołów? I ile nas to będzie kosztowało strony produkcji? Żebyśmy wiedzieli, jakie ceny z nimi negocjować. Nie? I generalnie założeniem systemu pierwszym jest, żeby odpowiedzieć na te pytania, żebyśmy szybko mogli przygotować ofertę i na podstawie naszych definicji technologii w systemie i innych rzeczy odpowiedzieć na te pytania. Kolejną rzeczą jest rozliczanie produkcji, czyli kiedy już produkcja jest w toku, a chcemy monitorować, jak przebiega zlecenie, czy mamy opóźnienia, czy nie, oraz jakie generują się koszty przy zleceniu, żeby zobaczyć, czy nasze prognozy kosztów były faktyczne. Wiele firm ma problem, że na przykład produkuje szeroki asortyment produktów, a nie wie, czy są zyskowe. Ja dla Państwa mogę podać przykład po tym, że jestem community managerem, autorem książki, jestem także współwłaścicielem firmy produkującej bobowy drewniane, taki side job nawet. I my na przykład produkujemy od X lat mozaikę, to jest to najmniejsze, takie jeszcze mniejsze niż to, co jest tutaj na podłogie. I my od 10 lat nie wiemy, czy to jest zyskowne. Po prostu tak się przyjęło, robimy to z odpadu, bo to jest z małych elementów, ale nie wiemy, czy nie lepiej by to było w piecu po prostu na przykład spalić, nie? Mimo że podłoga powinna być z tego bardzo ładna. A więc generalnie podsumowując funkcjonalność systemu, zarządzamy danymi podstawowymi, czyli wiadomo, produkty, pracownicy, maszyny, operacje, jakie wykonujemy na hali, jednostki i tym podobne. Zarządzamy technologiami, czyli definiujemy w systemie drzewko technologiczne, jakie operacje, w jakiej kolejności musimy zrobić, żeby produkować ten nas na przykład przykładowy stół. Wiadomo, niektóre operacje mogą być równoległe, każda operacja ma produkty na wejściu. Obsługujemy zlecenia produkcyjne, czyli jak mamy zdefiniowaną technologię, robimy zlecenie na wyprodukowanie 100 stołów według zadanej technologii i potem obsługujemy całe to zlecenie, szacujemy, jakie są koszty, śledzimy postęp realizacji. Kolejna sprawa jest zapotrzebowanie materiałowe, czyli przyjęliśmy zlecenie, oszacowaliśmy, że zasoby powinny starczyć, albo domówimy, zapotrzebowanie materiałowe właśnie na to odpowiada. Przy starcie zlecenia mówi nam, ile musimy surowców dokupić, ile mamy na magazynie i w jakim mniej więcej to czasie. Kolejnym elementem są instrukcje materiałowe w kartach pracy. To jest taka kwestia, że musimy jakoś to zlecenie zainicjalizować, czyli pójdzie zlecenie produkcyjne w systemie, pójdzie zlecenie produkcyjne w systemie i musimy teraz dostarczyć dokumenty na halę, żeby pracownicy wiedzieli, co mają robić. Czyli generujemy wszystkie szczegóły zlecenia. Generujemy oczywiście zazwyczaj nagłówek i generujemy najważniejsze, czyli instrukcje materiałowe. Czyli dla każdego działu stanowiska roboczego generujemy dla każdej operacji takie karteczki, w których jest ile produktów musi wziąć, ile musi wyrzucić z operacji, tam musi zanotować, ile mu to mniej więcej zajęło, ile w ciągu jakiegoś okresu czasu wyrzucił tych elementów na zewnątrz. Plus ewentualnie ma notkę, czy ma robić kontrolę jakości, czy nie, czy może ten pracownik z przodu ma zrobić kontrolę jakości dla tego z tyłu. To jest tak zazwyczaj bardziej efektywne. Kolejna sprawa, zarządzanie jakością podstawowe. Czyli w systemie możemy właśnie dawać te zlecenia kontroli jakości raz na operacjach, kiedy pracownicy wykonują operację. Dwa, są jeszcze inne typy kontroli jakości, typu tam ilościowe, jak zaczynamy zlecenie, to na przykład trzeba sprawdzić surowce. Albo kontrolą 100%, albo częściową kontrolą trzeba sprawdzić, czy coś nie jest nie tak, żeby rzucić całą serię. I tak samo dla produktów wyjściowych czasami przed sprzedażą robi się, trzeba sprawdzić po prostu, czy to, co wyślemy do klienta, będzie ok. No i kolejną rzeczą ważną są genologie. To jest też termin związany z kontrolą jakości. Generalnie jest tak, że każdy producent produkujący jakieś poważniejsze rzeczy, mam na przykład rozmowę teraz z producentem sprzętu medycznego, musi wiedzieć, że jeżeli coś mu przyśle klient, część, że jest skopana, to musi dowiedzieć się bardzo szczegółowo, dlaczego jest skopana i co mogło to zrobić. Na przykład będziemy mieli jakiś sprzęt medyczny, dostaniemy numerek, że jest to z serii 85 coś tam. Musimy mieć możliwość systemu wpisać tę serię i zobaczyć, z jakich surowców to powstało. Śledzenie pochodzenia też.
Tak, śledzenie pochodzenia inaczej. I na przykład zobaczyć, sprawdzić może surowce były nie te. Jeżeli surowce były nie te, to jeszcze musimy wycofać wszystkie te partie z tych surowców, co powstały. Czyli dokładnie śledzenie pochodzenia z tym, że wzdłuż i szerz de facto, nie? I może, żeby nie być gołosłownym, jak pokrótce tylko pokażę, jak ten software wygląda. Wiadomo, każdy z nas myśli bardziej okienkami niż takimi prezentacjami. Generalnie mamy tutaj, powiedzmy, definiowanie technologii. Tu jesteśmy właśnie definiowanie technologii, gdzie produkujemy paczkę z 4 stołkami. Definiujemy sobie w systemie... Czy widać mniej więcej? Pewnie pomniejszyć trzeba trochę, nie? Coś widać? Generalnie mamy drzewko operacji, wiadomo, ostatnią operacją jest pakowanie, wcześniej trzeba skręcić te stoły, wcześniej frezowanie, heblowanie. Widzimy, że przed skręcaniem frezowanie i heblowanie może się odbywać równolegle. Każda operacja ma swoje produkty wejściowe, swoje produkty wyjściowe i wiele parametrów związanych z tą operacją. Poza tym system ma masę innych opcji, nie będę może wszystkiego omawiał, ale tak może generalnie tylko potem mamy właśnie te zlecenia produkcyjne. Tutaj mamy takie na przykład właśnie zlecenie na te stoły, ono już jest zaakceptowane. Każde zlecenie ma planowany czas realizacji, czas końca. Wcześniej były robione estymaty czasowe, ile to zajmie. Wyszło, że produkcja bodajże 100 stołów zajmie na 117 godzin sumarycznie na hali produkcyjnej. Możemy mniej więcej podejrzeć, jak system widzi to w czasie, jak to się będzie rozwijało na gancie operacji. Widzimy, że w pierwszych dwóch dniach będą robili pyłowanie, potem dopiero skręcanie i tak przejdzie cały proces produkcyjny. Generalnie jak wygląda, tak to wygląda. Co nas wyróżnia na razie z tego, co pokazuję z innych firm, że przykładamy dużą wagę na usability. Robiliśmy eye tracking systemu, mamy jednego człowieka, który zajmuje się de facto tylko usability systemu i staramy się robić rozwiązanie, gdzie nie trzeba zamawiać tony konsultantów i manuali, żeby do niego się wdrożyć. Mam nadzieję, że to pokazanie nie było jakieś wielce skomplikowane. I to nie wszystko. To jest nasz główny produkt, na czym opiera nasz biznes. Jednak nie tylko na tym to się kończy. Kolejną rzeczą stworzyliśmy własny framework, aby to zrobić. Generalnie jednym z naszych założeń projektowych jest nie tylko dostarczyć tą funkcjonalność, ale poza tym chcemy także, aby nasz system był skrajnie modularny, obsługiwany w SaaS-ie i prosty w użytkowaniu. I do tego celu przyglądaliśmy się wielu rozwiązaniom, przyglądaliśmy się OSGI, wielu hybrydowych rozwiązań na Springu. Także przyglądaliśmy się Eclipse, RPC, niestety tam z multitenantami był straszny problem. Doszliśmy do wniosku, że musimy zrobić własny framework, plus jeszcze w tle mamy, że kiedyś chcemy stworzyć do tego pełne środowisko RAD, co nam trochę dosyć dużo wymagań narzuciło. Więc stworzyliśmy własny framework Javowy, w którym definiujemy GUI oraz model danych w językach XML. Obsługujemy modułowość bardzo dobrze. Wszystko w nim jest modułem. Każdy moduł może modyfikować GUI oraz model danych innego modułu, więc to się całkiem fajnie składa. Pojedyncze raporty no, nawet czasami są wyciągnięte w jeden moduł po prostu. I jest łatwe użytkowanie dla programistów. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, prowadzimy także program praktyk studenckich w naszej firmie. I taki średnio ogarnięty student, co może kiedyś widział na oczy Springa i wie, co to mniej więcej ORM i Hibernate, jest w stanie się w 3-4 dni już pierwszy prosty moduł z tabelką master detail z jakimś prostym raportem napisać tym wszystkim. Nie? Generalnie też chodziło nam o szybkość tworzenia tych modułów. Chcieliśmy, żeby framework załatwił nam wszystkie sprawy, które są powtarzalne. I generalnie to z tego przykładu możemy powiedzieć, że właśnie takie studenci, co na przykład się sprawdzają, potrafią 30-40 linii kodu w XML-u plus tam może jakaś mała metoda do walidacji w Javie. Dodać nową funkcję do bazy, do systemu, czyli na przykład zdefiniują sobie transporty między magazynami, to jest dosłownie 10 linii kodów XML, potem to leci dopiero dalej do Hibernate'a, którego tutaj przykrywamy, to już buduje sobie sam bazę danych i sam aktualizuje schemat, jeżeli jest nowa wersja systemu. Możemy dodać szybko nową tabelę do tej obsługi, to jest 8 linii kodu, żeby dodać tabelę, która ma od razu paginację, filtrowanie, przejścia do widoku master detail i tego typu funkcje. Standardowe operacje GUI są od razu wplecione, można je potem zablokować w Javie, można dać jakieś dodatkowe uprawnienia, a dodatkowo zakładamy, że jak stworzył tabelę z transferami, to użytkownik może dodawać, edytować, usuwać transfery i potem można się wpiąć w te akcje albo je zablokować i zwykłą logikę biznesową piszemy właśnie w Javie
jest kilka rzeczy, które zaczerpnęliśmy także z Springa, pod frameworkiem także Springa. Generalnie programowanie aspektowe jest nam bardzo bliskie. Cały system jest właśnie oparty na tym, że jako że my dostarczamy, aby stworzyć transfer, tabelę transferów i widok master detail, szybkie mechanizmy, żeby od razu to było zrobione w parę linii kodu, no ale wiadomo, potem to trzeba nabudować. I to jest najlepsze właśnie do tego programowanie aspektowe. Wchodzimy na przykład w aspekt on save i przy zapisie możemy dodać kolejne akcje, kolejne klocki, kolejne warunki, kiedy ma się dziać jakaś logika biznesowa. Generalnie, tak właśnie chciałem przejść, co nas wyróżnia. Jedną z tych rzeczy jest właśnie ekstremalna modularność. Tak, może wracając do aplikacji, jak Państwo widzą w aplikacji, mamy tutaj jest akurat wersja ze wszystkich, czyli mamy dane podstawowe, technologie, wydrukach jest tam chyba 30 raportów. W inwentarzu mamy zarządzanie podstawowe, przepływem surowców na hali, mamy zlecenia produkcyjne, rozliczanie czasu, kosztów oraz kontrolę jakości. Natomiast gdybyśmy chcieli, możemy przejść do metod administracji i wyłączyć wszystkie te moduły, tak że zostaną same dane podstawowe. I generalnie to jest o tyle fajne, że możecie to wykorzystać do tworzenia własnych aplikacji i korzystać dowolnie z tych modułów, które już mamy. Czyli jeżeli potrzebujecie dane podstawowe, produkty, przeliczanie jednostek, to już jest. Jeżeli ktoś chce na przykład drzewko technologii, na to coś nam podobywać, to już też jest. Jeżeli ktoś chce obsługę przepływu surowców na hali, bądź nawet hurtowni, to też jest. Swam framework nie jest specjalizowany pod przemysł, więc można go wykorzystać pod każdą aplikację bazodanową, która ma takie jakby master detail, tabelki, plus może jakieś graficzne widżety na to narzucone. Jeżeli ktoś programował wcześniej w Javie, Hibernate, Springu, to będzie się z tym czuł bardzo komfortowo, bo będzie sobie taką wąską nakładkę na cały ten system. Generalnie tak jeszcze wytłumaczając trochę modułowość, jak już powiedziałem, możemy w każdym module zmodyfikować rzeczy z innego modułu. Takim przykładem jest na przykład moduł genealogia może istnieć niezależnie od zleceń produkcyjnych. Możemy sobie po prostu sami wpisywać genealogię bez zleceń. Możemy niezależnie zainstalować moduł zlecenia produkcyjne, które sobie żyją w swoim świecie. Albo możemy jeszcze dodatkowo trzeci moduł zainstalować, który łączy zlecenia produkcyjne z genealogiem. Jak to działa, że mamy sobie powiedzmy właśnie moduł A, instalujemy do niego moduł B i moduł B może dokładać kolejne formatki do modułu A, modyfikować jego logikę biznesową oraz zmieniać jego model danych w zależności właśnie jego kosztów. Więc ten system jest bardzo modułowy, ale użytkownik nie czuje, że to jest taki zestaw luźno powiązanych klocków, tylko to się po prostu integruje w zupełnie całość. Kolejna rzecz, która nas wyróżnia, działamy w chmurze. Jak bardzo lubiany i zarazem znienawidzony termin, więc szybko przejdziemy de facto, czy jest ta chmura, czy jest to tylko termin techniczny, czy jest to de facto slogan marketingowy. A patrząc na jednego z naszych tutaj ulubionych postaci, twierdzi, że to jest głupota. Wręcz gorzej niż głupota jest to hype marketingowy. I z drugiej strony barykady, Larry Ellison uważa, że jest to pic na wodę de facto, nie? Ale posłuchamy ich trochę dalej, przechodzą do bardzo technicznych argumentów, czemu to mi się nie podoba. Więc jeżeli to jest tylko marketing, a przechodzimy do technikaliów, coś tu jest nie tak. Pierwszym zarzutem Starmana jest, że kupując oprogramowanie jako usługę, tracimy nad nim kontrolę. I to jest oczywiście racja. W jakiejś formie jest to gdzieś indziej, kupujemy jako usługę, więc właśnie nie martwimy się tym, ale de facto chyba tego oczekujemy od większości oprogramowania teraz. Po prostu chcemy go używać, nie chcemy go administrować, nie chcemy go update'ować, nie chcemy robić własnych backupów. Oczywiście opiera się to na zaufaniu trochę do dostawcy, choć jeżeli dostawca jest open source i umożliwia eksport danych, to myślę, że większość ryzyk z tym związanych jest minimalizowany. Po prostu jeżeli zawiedzie, bierzemy klocki i nasze dane do siebie i instalujemy własne serwerowi. Natomiast zarzut Larry'ego Ellisona jest może trochę bardziej trafny. Otóż nie podoba mu się strasznie, że jest to bardzo ogólnikowy termin i de facto nie jest to nic nowego. Chmura jest czymś, co robimy chyba od 20 lat, jeżeli ktoś bardziej w prasowym IT siedział. Jednak dopiero teraz te terminy z tym związane stały się bardziej jakby mainstreamowe. Wirtualizacje, autoscaling, pass as a service nie są do końca nowymi konceptami, że były poprzednio strasznie drogie. I może przejdźmy konkretyzować, czym to właśnie, jak my, przynajmniej w projekcie QCADU, postrzegamy całą chmurę. Najbardziej szerokim przykładem, rozpoznawany przez wszystkich, na pewno każdy z nas z tego korzysta, jest po prostu software as a service. Czyli wchodzimy na Gmaila, mamy wszystko w Google, nie instalujemy, nie administrujemy, wchodzimy w Google Documents, wchodzimy w jakiekolwiek aplikacje internetowe, nie trywialne, wchodzimy w Salesforce, mamy na ich serwerach, płacimy abonament za użytkownika i za moduł.
więc mamy też skalowalność kosztów, nie przejmujemy się backupami, aktualizacjami. I tak od strony programistycznej kolejną rzeczą, która też niedawno się popularyzowała i stała się mainstreamowa, jest IaaS, czyli Infrastructure as a Service, czyli to też wiadomo, Amazon REST Cloud. Czym to się różni od zwykłego VPN-a, bądź też dedykowanego serwera, po prostu mamy autoscaling i wirtualizację datacentra. Czyli gdy postawię aplikację na Amazonie, skonfiguruję serwer, żeby replikowało się na kolejne maszyny, mogę jednym kliknięciem przejść na 100 maszyn, ponieważ Amazon ma zwirtualizowany datacenter, aktualne maszynki się od razu skalują. Jest to o wiele wygodniej, żebyśmy mieli sami sobie tę infrastrukturę zapewnić. A jednak może nie każdy chce siedzieć w systemie operacyjnym i grzebać ze skalowalnością systemu, więc kolejnym elementem jest tak zwany PaaS, czyli Platform as a Service. Jest to koncept wyżej, gdzie już nie chcemy widzieć pod tym Linuxa, Windowsa czy Solarisa, po prostu chcemy wrzucić paczkę VAR albo wrzucić źródła z Gita, PHP-a czy Pythona do dostawcy PaaS i w ogóle się nie przejmować skalowalnością. Najlepiej, żeby nas rozliczał za tyknięcia procesora, zużycie RAM-u i dysku i żebyśmy się tym nie musieli w ogóle martwić. To jest rozszerzenie de facto koncepcji IaaS, gdzie tracimy może kontrolę pod platformą, ale jak starczy nam ta sama platforma, to jest OK. Kolejną rzeczą jest też dosyć powszechną, od X czasu używaną są API webowe. Może teraz jest eskalacja tego terminu, gdzie każdy serwis ma API SOAP-owe, API REST-owe, czy Remote Invocation jakiegoś XML-a. Czyli po prostu mamy otwarte punkty kreacyjne, gdzie możemy sami bez jakichś tam umów z serwisem się integrować. Kolejną rzeczą, które nas interesują, są mikropłatności, czyli nie chcemy płacić za, że powiedzmy wchodzi do nas SAP i od razu musimy do bańki włożyć i do wyłączonego używać, tylko płacimy za każdego użytkownika, za każdy moduł w aplikacji, a w kontekście PaaS-a i IaaS-a za tyknięcia procesoru, za ilość serwerów, za godziny, ile chodziły, nie za ustaloną ilość na miesiąc, tylko po prostu bardziej skalowane. Czasami bardziej drogie, ale to zależy od tego, co zdawca nam wyskaluje. I kolejną rzeczą, jaką kojarzymy z Google, są marketplace, czyli wiadomo, App Store, Google też ma i okaże swój jakiś marketplace dla aplikacji webowych, wychodzą jakieś specjalizowane przy pasach i właśnie to się układa w całkiem dobrą architekturę, jeżeli można na to spojrzeć, gdzie dużo aplikacji powstaje w ten sposób. Pytanie, czy można aplikacje webowe, które się mają masowo skalować, czy być udostępnione w SaaS-ie, czy można je jeszcze lepiej pisać? Uważamy, że tak, można prowadzić specjalizację na przykład dla branż, nie muszą to być tylko warstwy ogólnego przeznaczenia i uważamy, że dwoma elementami, które można specjalizować, są właśnie pasy, czyli tworzyć w nich języki lub też narzędzia o specyficzną branżę oraz marketplace, czyli że nie mamy tylko miejsca, w którym na przykład są aplikacje na Twoje urządzenie lub sposób, w jaki używamy, tylko są aplikacje dla biznesu, dla farmaceutyki, dla przemysłu, dla sprzedawców. Bardziej widzimy specjalizację właśnie w tym kierunku. A jak to wygląda w CUCADU? W CUCADU nie implementujemy może wszystkich warstw, jednak mamy własną koncepcję, jak zrealizować własny software w CUCADU. Od spodu, tak jak mówimy, to mamy właśnie CUCADU Framework, który jest dostępny na zasadach open source, można go używać tradycyjnie, czyli wrzucić na własny serwer. Jeżeli się pisze moduły dla przemysłu, można wtedy go wrzucić na nasz PaaS i sprzedawać wraz z naszym systemem. Lub jako open source, wtedy my go wrzucimy na PaaS-a i my przejmiemy trochę utrzymania, certyfikujemy go i będziemy także go supportować. Czyli pytanie, czy chcemy na module zarobić, czy ograniczyć koszty jego rozwoju. Wiadomo, CUCADU jest tą samą aplikację, udostępniamy jako SaaS, czyli klient wypełnia formularz, wybiera jakie moduły chce na chwilę obecną i za godzinkę ma wystawione całą usługę i my zajmujemy się administracją, backupem, upgrade'em i wszystkim i supportem użytkowników. A w jakimś czasie powinno być to na początku przyszłego roku, powinien powstać Custom, czyli będzie to nasz marketplace, gdzie można kupić moduły dla systemu. Będzie to wyglądało na takiej zasadzie, że można zacząć przygodę systemu od jednego modułu, więc nie trzeba kupić od razu całego kosa, można od 30 zł miesięcznie zacząć robić na przykład sam przepływ materiału śledzić, na tym kończymy, nie robimy nic więcej. Można zacząć od całego pakietu, czyli na przykład jest pakiet Ultimate, który jest na razie wszystkie moduły, które mamy w systemie, który się klasuje gdzieś w okolicy 170-150 zł miesięcznie. Będą też nie tylko powstawać rozwiązania branżowe, właśnie myślimy o rozwiązaniu dla przemysłu drzewnego. Bądź też można sobie customowe rozwiązanie wziąć, czyli po prostu wchodzimy, wybieramy moduły dla branży, przepływ, kontrola jakości, do tego skalujemy cenę
i mamy swój dedykowany system de facto. Nie musimy wejść z wielkim klocem, który dezorganizuje całą firmę, trzeba się przeszkolić i dostosować do niego. Plus jest zawsze wiadomo, że łatwo dla naszego systemu napisać nowy moduł. To nie jest tak, jak mamy takie hermetyczne systemy jak u nas w Polsce, gdzie jak mówimy firmie, że mamy tam coś zmienić, to powiedzą, o jest, nie da się, nie? U nas się zawsze to da, albo naszymi programistami, albo wynajętymi, z tego, że jak ktoś wynajmie programistów, to oni biorą odpowiedzialność za ten moduł do zrobienia. Tu pokrótce może jak wyglądać będzie App Store. Generalnie to będzie po prostu, będzie można wyszukiwać po rozwiązaniach, w sensie jaki problem załatwiamy, z jakiego sektoru i to nas przeniesie do katalogu modułów, bądź też przechodzić od razu modułami. Przy szczegółach modułu wiadomo, jaki screenshot, opis o module, jakie ceny, jakie polecane inne moduły są przy tym module. Oraz też dostawca, jako że chcemy się opierać na sieci partnerskiej, nie tylko na własnych modułach. Wręcz byśmy najbardziej chcieli, żebyśmy się zajmowali frameworkiem i najbardziej fundamentalnymi modułami, a programiści z zewnątrz tworzyli bardziej specjalistyczne, czy to na zasadach open source, czy komercyjnego softu. Co tam można znaleźć? Poza tymi modułami fundamentalnymi, co my robimy do takiego systemu zdawczo-rozliczeniowego, można znaleźć dodatki techniczne. Czyli jakieś będą dodawane narzędzia CAD-owe, CNC i tego typu, rozszerzenia funkcjonalne, czyli dodatkowe raporty, nowa funkcjonalność do sterowania pracą magazynu, konektory do innych systemów, te będą na zasadzie, że prawdopodobnie dla open source'owych systemów będą one open source, z jednego zamknięte i będą na pewno zamknięte, oraz kompletne rozwiązania branżowe, tak jak mówiłem, na pierwszy strzał będziemy brali branżę drzewną. Jakie zasady? Generalnie chcemy się opierać na partnerach, dlatego nie chcemy zgadzać całego zysku na siebie. Jeżeli ktoś stworzy komercyjny moduł i chce zarabiać na tym module, udostępniając go w naszym serwisie, otrzymuje 70% przychodu z tego modułu. My pobieramy tylko 30% prowizji na dalszy rozwój naszego programowania oraz utrzymywanie serwera. Certyfikacja modułów. W przypadku zamkniętych modułów będzie płatna, chociaż obecnie, jeżeli ktoś się nas zgłasza z zamkniętym modułem, robimy to jeszcze za darmo. W przypadku modułów open source certyfikacja jest za Frico i pomagamy też zazwyczaj używać te moduły, więc to jest zawsze pytanie, czy chcemy zarobić, czy chcemy ograniczyć koszty. Nie? Jeżeli robimy wdrożenie dla firmy pojedynczej modułu, zazwyczaj chcemy ograniczyć jednak koszty, więc też bym tutaj nie był bazerem w tym temacie za bardzo. Łatwa dystrybucja, właśnie chcemy też zrobić, że dużo ludzi pisze własne systemy pozycenia, własne małe klocki, potem to jest problem sprzedać, to jest na jakimś blogu wystawione, jak ktoś może o tym informuje. Chcemy udostępnić też platformę dla małych rozwiązań. To nie jest tak, że jak ktoś napisze rozwiązanie u nas, to musi być cały system udostępniony. Można wystawić tylko to pojedyncze rozwiązanie, bądź jakieś moduły pomocnicze z naszego systemu. Co nas wyróżnia jeszcze poza ekstremalną modułowością oraz działaniem w chmurze? Kolejną rzeczą jest otwartość. Obecnie niemal cały software jest open source i na pewno będzie tak, że cały czas będziemy 90% źródeł udostępniali jako open source. Co chcemy dzięki temu uzyskać? Nie chcemy ograniczać nikogo innowacyjności. Jeżeli ktoś ma pomysł na moduły, lub jeżeli ktoś chce swoje wcześniejsze pomysły, może przepisać na nowocześniejszą platformę i ułatwić sobie dystrybucję, nie chcemy tego im ograniczać jakimiś komercyjnymi umowami, GLC, spisywaniem się z konsultantami. A szybsze przekroczenie maszyn krytycznej chcemy jak najszybciej zwiększyć ilość modułów w sklepie. Wiemy, że nie zrobimy tego sami. Wiemy, że jesteśmy w stanie tylko pokryć to, co mamy własną wizję oraz te branże, które my dobrze znamy, na pewno pokryjemy całego przemysłu sami. Kolejną rzeczą, czyli otwartość, masowa współpraca, podejmowanie decyzji. Jesteśmy firmą komercyjną, jednak nie jesteśmy tyranami w projekcie, podejmujemy decyzje merytokratyczne. Odbywa się to na zasadzie podobnej jak Apache, po prostu kto więcej robi w projekcie, już się zaangażował, ma większe zdanie. Nowi ludzie oczywiście muszą się liczyć ze starszą kadrą już u nas. Ale generalnie, jeżeli ktoś tworzy własny moduł i są jakieś moduły powiązane z nim, to przychylamy się do tego decyzji, mimo że możemy nie być z nimi do końca się utożsamiać. I generalnie, jak to można podsumować to wszystko, jak to działa? Generalnie wspomnieliśmy, że chcemy budować sieć partnerską, chcemy budować sieć open source wokół naszego projektu, w tym jest także nasza firma Kukadu Limited. Generalnie podsumowując naszą społeczność, jak wygląda, możemy to zrobić w następujący sposób. My jako firma stworzyliśmy Kukadu Framework oraz Kukadu Net, przynajmniej te pierwsze wersje. I nadal głównie koncentrujemy się na tych rejonach na rozwoju frameworku oraz samego systemu. Obok jest społeczność open source, która się formuje wokół projektu. Mamy już kilka open source'owych modułów, które były do nas kontrybuowane oraz poprawek do frameworku.
Razem z, właśnie z Stowarzyszeniem Open Source zajmujemy się rozwojem frameworku Kubernetesa oraz świadczymy sobie darmowe wsparcie na forach, czy to na listach, bądź też ostatnio dużo na Skype, że zazwyczaj większość ludzi jest z Polski. A poza tym my jako firma zajmujemy się także wsparciem komercyjnym, czyli są firmy oczywiście, które nie chcą działać w zasadzie open source, że będziemy traktować ich trochę bardziej jak współpracowników, chcą po prostu mieć system i się nim w ogóle przejmować i mieć kogo opieprzyć, ale jeżeli my, przynajmniej przez 15 minut nie będzie działał, zazwyczaj już po 7 minutach nie będzie. Plus robimy komercyjne moduły, nie jest tego na razie dużo, jest konektor do Lenovo i subiekta w drodze do komercyjnych systemów. Prawdopodobnie też dojdzie moduł do integracji w obecnej chwili z Finingiem, to jest taki optymalizacja wyczyniający dech na tartaku, bo też musieliśmy się z organizmem software integrować, więc to też po prostu propaguje nasz moduł. I obok tego budujemy także sieć partnerską. Sieć partnerska jest też trochę podobnym utworem do community w tym, że to są komercyjne firmy, które raz decydują, aby tworzyć moduły zamknięte, raz żeby decydować otwarte. Razem z nimi także koncentrujemy się głównie na modułach open source frameworku, jednak także oni razem z nami świadczą wsparcie komercyjne oraz moduły komercyjne. Jeżeli chodzi o kwestie wsparcia, nie chcemy też wspierać wszystkich firm krajów, właśnie bardziej byśmy liczyli na to, że to będzie, że lokalni ludzie zajmujący się IT, którzy na przykład wdrażali subiekta albo się nowe w jakiejś firmie, chwycą nasz software i zaczną go wdrażać z nami. Generalnie, jeżeli ktoś chce wdrożyć Kubernetesa jako partner, nie pobieramy żadnej prowizji za wdrożenie. Nam wystarczy to, że będziemy go świadczyć w SaaSie dla klienta i że będziemy z tytułu tego pobierali prowizję. Oczywiście możemy, jeżeli wdrożenie jest cięższe i wykracza poza kompetencje partnera, możemy go sami wspomóc z naszymi specjalistami i wtedy wiadomo, co się dzieje na zasadzie rozliczenia między nami, co jest jakieś godzinowe rozliczenie. No i moduły komercyjne partnerów lądują tak w tym samym miejscu, gdzie nasze, lądują w marketplace'ie. Trzeba nam tylko trochę zapłacić za certyfikację, chyba że jest to już stały partner, który ma dużo, wiem, że robi dużo testów jednostkowych, robi ekstensywne testy, mam jakąś formę zaufania. I zazwyczaj chcemy zawsze sprawdzić je, dopisać parę własnych testów jednostkowych i także wydajnościowe, bo już my należymy trochę wyższą skalę problemu niż partnerzy. Jak wygląda platforma w rozbiciu na produkty? To mniej więcej tak jak mówiłem, podsumowanie tego właśnie. Mamy na samym spodzie mamy Kubernetes Framework, który jest wykorzystywany także w innych projektach. Jest na chwilę obecną wykorzystywany w Quantum Software plus jeszcze jakiś inny projekt biznesowy idealny związany z przemysłem. Tam nie śledzimy go, ale na parę tym razem ostatnio wspomagaliśmy. Mamy wersję Kubernetes Community Edition. To jest ta wersja, która open source'owa, którą można ściągnąć na stronie, która ma 90% źródeł, nawet chyba więcej. I ona jest głównie dedykowana dla programistów, na lokalne instalacje, na development oraz na wdrożenia, jeżeli ktoś chce świadczyć samodzielnie. Czyli wiadomo, jeżeli ktoś jest informatykiem na firmie przemysłowej, zajmuje się komputerami, nie potrzebuje jakiegoś więcej supportu, może system być tylko zawczo-rozliczeniowy, to jest w stanie sam odbywać to wdrożenie, więc wystarczy, żeby po prostu zainstalować, podnosić schemat bazy danych i tym podobne. Potem mamy Kubernetes Enterprise Edition. Jest to wersja świadczona w SaaSie, która ma po prostu dodane kilka komercyjnych modułów, w tym właśnie konektor do subiekta jonowej, który Lenovo wydaje się skończona, a subiekt będzie niebawem. I to jest wersja, którą dedykujemy do komercyjnych wdrożeń ze wsparciem technicznym, czyli robionych przez naszych partnerów lub przez nas. Zależy, do kogo przyjdzie klient de facto. Czy staramy się, że mamy klienta w rejonie, a czy mamy partnera w rejonie, gdzie jest klient, żeby razem z nim to zrobić. Trochę na dojazdach zaoszczędzić, a przy okazji też będę zrobić. I ta wersja jest też świadczona w SaaSie. Obecnie jest w Substore, Custore jest w drodze. W SaaSie można przy pomocy formularza zakupić software, wybrać te moduły, co są obecnie dostępne lub przesyłać na maila jakiś jeszcze szerszy opis, jakbyśmy mieli inaczej skonfigurować. SaaS jest dostępny z każdego miejsca w świecie, więc możemy od razu kontrolować produkcję i z biura, i z domu. Możemy także terminale na hali pozostawiać. Na lepszych komórkach też to pójdzie. Zresztą nie testujemy specyficznie, ale na Google Androidzie przy dużym powiększeniu idzie dobrze. I tak mniej więcej właśnie wygląda na nasz podział produktów. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania?